Mamy telefon. Halo, halo. Witam, witam. Siemano. Witam pana Kasjusza Rzucińskiego na linii. Panie Kasio, powiedz mi, bo ty z Pawłem, no trochę też masz nie po drodze, można tak powiedzieć, nie? Mhm. Powiedz mi, czy twoim zdaniem Paweł żebra o rewanż z tobą, pomimo, że wygrał walkę? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem też, ale... Ja też powiem, że tak. Żebrasz o walkę z Kasio? A ty byś, kurwa, nie chciał zarobić w chuj łatwych pieniędzy z takim gamoniem jak on? Przecież to za darmo pieniądze, kurwa. Tak, to ale proste, nie żebrał tak jak ja ty. Ja mogę z jedną ręką zabrać. Ale ty żebrałeś już. Małe rękawice, jedna ręka zabrała. No, co nam Kasio? Poczekaj, Paweł. Nie jestem prowadzącym, ale oglądam. Pomimo, że byłem na basenie i myślałem, że nie zdążę na program, ale postarałem się szybciej skończyć. Głównie na basenie byłem z powodu wampira, bo wrzucił Alana jak biega i ja mówię, kurwa, kontrakt gdzieś mi się zapodział. Mówię, nie wiem, czy ja mam rundy biegania, pływania i kurwa boksu, więc popływałem trochę, ale wracając do meritum. Słucham od początku tego programu i kurwa, no jest tragedia z tym Tyburskim, naprawdę, go trzeba wypierdolić z tego internetu, bo on jest żenujący, bo ja rozumiem dymy, o których on mówi. Ode mnie w pizdę i idzie do Grądy. Ja rozumiem właśnie, o których on tam mówi, że dymy są potrzebne, ale on jest irytujący. Poczekajcie, panowie. Czyli myślisz, a powiedz mi, o, czy według ciebie Paweł byłby dobrym motywatorem? Nie. Gdzie? Ja jestem. Ale z czym, kurwa, no nie wiem, ty siebie słyszysz. A jakby, no kurwa, a jakby, wiesz co? A jakby Paweł jest Mesjaszem. Jak ja bym motywował ludzi do odklejki, ty. Jest... ty. Ja mam pomysł, motywuję dzisiaj do odklejki wszystkich. Ale ludzi. Kurwa, on ma cały czas pomysł, a wszystko robi chujowo. Nawet gość dzwoni, że nawet na budowie go, kurwa, mu nie zapłacił, gdzie robi... Że nawet na budowie kogoś wychujał. Kurwa. Ale dowody, panowie. Kasiusz, powiedziałem ci, jedna ręka zawiązana, mała ręka pisa, nie mogę ci najeść. Możesz, kurwa, do dziada jedynie wziąć i to wszystko. I słuchaj, nie mogę tą całą, kurwa, gazę, tą jedną ręką, jak ci najebię, przekazać na budowę domu. Ja dzisiaj ogłaszam jedną. Poczekaj, poczekaj. A nie pierdolisz i pierdolisz, bo już jesteś nudny, kurwa, człowieku. No i co? Nudny jesteś, kurwa, ludzie... Poczekaj, Paweł, no niech Kasiusz powie do końca. Propozycja nie do odrzucenia. Naprawdę, on jest tak żenujący, że go się, kurwa, słuchać nie da. Propozycja nie do odrzucenia, Kasio. Jedna ręka, druga przywiązana i cały dochód z walki przekazuje na budowę kolejnego domu. Bliźniaki budują. Jaki, na kurwa, dochód, człowieku? Jedziemy? Zobacz. Zrób coś dobrego mnie, w życiu, kurwa. Mnie. Dobra, niech on zamknie mordę, to powiem, a jak nie, to się rozłączam, bo ja z takim debilem, kurwa, nie będę rozmawiał. Dobra, czy to jest, kurwa, tragedia, kurwa. Mów, Kasiusz, nie będzie się wpierdalał. Zobaczcie, u mnie w Prime, kurwa, Tomasz Bezrąk, Bartosz Szuba są starszymi gośćmi i te, kurwa, pozwolili mu tam śpiewać. To nie dość, że się wpierdolił, te żenujące piosenki dwie, zjebał całą akcję. Na początku mnie namawiali, ja akcje charytatywne, jak mogę pomóc, to okej, ale nie z tym gościem, bo ten gościu, kurwa, od samego początku mi się wydaje fałszywy i ludzie, kurwa, też wiedzą, że jest fałszywy i bardzo dużo ludzi do mnie pisze, że z tym oszukał. Nie, no, to pierdolił, bo ja mam Poczekaj, poczekaj, niech Kasiusz mówi do końca. Kurwo jebana, masz jeszcze godzinę, byś pierdolił te monologi swoje, kurwo jebana. Poczekaj. To jest, kurwa, to jest jebany, tragiczny, kurwa, człowiek, naprawdę. Ja bym go wypierdolił, on jest tak żenujący, że aż szok, że dziwię się, że, kurwa, mam nadzieję, że popierdolą od Pasternaka. Ja pójdę do kibla, on się gada i dajcie znać, jak zadzwonić. Idziesz wypierdolić? Idziesz wypierdolić? Ja rozumiem, że we frykach chodzi o dymy, ale, kurwa, każdy ma jakieś wyczucie w tym. Są, mają charyzmę, a on, kurwa, jest tak żenujący. To jego monologi. Tragedia. Dobrze, kurwa. Już skończył? No proszę, mów, dobra, odpowiadaj. Ty się nie zachowujesz dzisiaj normalnie. No kurwa, przecież jestem Mesja, stary, odklejony typ, najbardziej z Frickfighter. Jakbyś odpowiedział na to, co mówi Kasio? Jak? Jakbyś odpowiedział na to, co powiedział przed chwilą Kasio? Ja nie mam słów na tego gościa, tutaj tylko mogą przemówić pięści. Chociaż raz nieskutecznie widać,
nie doszło nic do Kasiusza, ale mogę drugi raz mu poprawić i może kurwa się odklei tak jak Messiasz polskich Free Fightów. I będzie... Dobrze, że wszyscy celebryci się zachowują i kółko to samo. On nawet nie ma pomysłu na siebie, kurwa. Nie mam w ogóle. On mówi o tej nie inteligencji mam. Swojej mądrości, a jest tak głupi, kurwa, że szok. Cały czas jedno słówko, które mu paska podpowiedział. Zobaczcie, jaki to jest debil, kurwa. To jest, no tuman, kurwa, pierdolony. Dobra. Słuchajcie. Mam, na to szczęście jest... będzie konferencja, gdzie będziecie razem siedzieć na panelu. Pytanie, czy to jest program o mnie i o Majchale, czy o przeklinaniu Kasiusza? Bo właśnie poczekaj, poczekaj, Paweł. Kasiusz, bardzo się cieszę, że na panelu będziecie razem siedzieć, bo na pewno będzie wtedy o czym porozmawiać. Dzięki bardzo za telefon. Będzie komu przypierdolić. Dzięki, jebać tą kurde i niech firma Stream Online od razu ogarnie wyciszanie, kurwa, mikrofonów, bo to jest debil, kurwa, i te monologi już są nudne. Dzięki, Kasiusz. Dzięki bardzo, Kasiusz. Dzięki za komplementy, mega miło mi.